Pani, witam Was w dzisiejszym odcinku kolejnym o Czefalu i teraz powiem Wam parę słów o plażingu tutaj, jak to wygląda. Więc kochani, między tą długą plażą, powiedzmy 5-kilometrową, jest wiele po prostu knajpeczek, barów, ale również jest wiele miejsc takich czystych, publicznych, gdzie faktycznie rozkładacie leżaczek, idziecie sobie na kartofelka włoskiego za 2-3 euro, lody, czyli można też tanio po prostu sobie tutaj poleżeć. Ja globalnie, słuchajcie, no z racji tego już trochę mam lat, trochę jestem wygodny, to słuchajcie, kupowałem sobie leżaczki przy moim hotelu, czy przy tutaj głównej plaży i to porównywałem. Więc słuchajcie, najtańsze dwie umbrele, czy parasolki, dwa leżaczki mnie kosztowały 10 euro. Kochani, 10 euro, czyli to jest naprawdę fajna cena. I na przykład miałem piwo Moretti na przykład za 3 euro. Moja Ewa, żonka, miała na przykład tam jakiś tam napój też za jakieś 5 euro. I powiedzmy, to był fajny pomysł. Są też takie wyrąbane, słuchajcie, tutaj takie, że tak powiem, bary plażowe, te Lido całe, które raz dałem 25 euro, bo wydawało mi się, że jest lepsze, tańsze jedzenie. No ale słuchajcie, się okazało, że tego jedzenia nie ma, bo czegoś brakowało, było drogie, albo był tylko sandwich. Więc słuchajcie, no o tyle fajne są te plaże, że tak naprawdę, czy masz pieniądze, czy nie masz, to zawsze tu znajdziesz swoje miejsce. Tych ujęć plażowych Wam dużo dam, dużo zobaczycie. Jeszcze trochę zejdę na dół, później Wam pokażę z dołu. Ale globalnie podsumowując, czyli na przykład jak nawet przyjrzycie sobie do Czefalu na jeden dzień, to pamiętajcie, że macie też tutaj części plaż publicznych, gdzie jest piękny piasek, gdzie sobie bierzecie, kupujecie na przykład pizzę, czy tą kulkę tam z ryżem włoską za 3 czy tam 4 euro i niedrogo tu się pożywicie, bardzo smacznie, później sobie zjecie dobre espresso, zjecie fantastyczne lody. Także plażing tutaj w Czefalu wcale nie musi być drogi i to jest genialny sposób. Ja dzisiaj, słuchajcie, roka zaliczyłem tą górę, czyli na przykład przyjeżdżając sobie pociągiem od strony na pol, czy z drugiej strony na przykład, słuchajcie, tutaj do Czefalu, to no, naprawdę możecie sobie cały dzień tutaj spędzić, bo tak. Proponuję na początek właśnie zwiedzić sobie górę Roka. Teraz akuratnie, słuchajcie, wezmę Wam, przeniosę o tutaj kamerkę. Czy macie sobie górę, na której ja byłem. Czy na przykład będę 111 wchodzi na górę i później, słuchajcie, proponuję zjeść sobie, kochani, zjeść sobie na przykład obiad, czy pizzę, czy jakieś jedzonko i na koniec sobie pójść na plażę, ponieważ, słuchajcie, taka pogoda i godzina 14-15 niestety rewelacja. Globalnie w Czefalu macie bardzo taką plażę, zobaczycie taką płaską, fajne zejście do morza. Dzisiaj, kiedy kręcę ten odcinek, jest, kochani, akuratnie, tak że tak powiem, sztormowo, ale cudownie, bo jest 28 stopni, 25, słuchajcie, nie do końca się da totalnie pokąpać, ale zobacz, jakie piękne fale. Jakie piękne fale i słuchajcie, i możecie się pomoczyć, jak małe dzieci, słuchajcie, się na tych falach pokąpać. Są chłopaki tutaj z windsurfingu, zobaczcie, te sobie tu będą trenować troszeczkę, tak to wygląda. Także jest dużo młodzieży, dużo ludzi starszych. No i co, nie zobaczcie sobie, Olo sobie teraz idzie dalej, bo ja teraz, kochani, jakby Wam pokazuję cały tutaj wymiar tych plaż, zobaczcie, za mną. Za mną jest Czefalu, a ja sobie idę do przodu, do mojego hotelu Santa Lucia, przebrać się na plaży. Czyli no gdzieś, powiedzmy, zajmuje to od hotelu Santa Lucia, kochani, do Czefalu jakieś 20 minut. To jest naprawdę lajcik, po drodze możecie sobie piwko wypić, jakieś espresso wypić, ale takim klasycznym duchtem, tak jak ja, idę, to jest 20 minut, więc to jest nic, kochani. Przepiękne widoki, słuchajcie, możecie się zatrzymywać, kąpać się, najlepiej sobie też, jak już przyjeżdżacie do Czefalu, czy mieszkacie tutaj, to mieć taki plecaczek jak ja, gdzie macie jakiś sprzęt fotograficzny, macie ręczniczek i naprawdę jest bosko. Zobaczcie dalej znowu te obrazy tych plaż tutaj, tych wszystkich pięknych klimacików, zobaczcie. Czy ciągle za mną jest, słuchajcie, Czefalu, przepiękne morze, tu promenady, słuchajcie, hotele. Oczywiście, słuchajcie, jeśli macie ochotę, to ja Wam tu, kochani, zarezerwuję tutaj hotele, czy jakieś apartamenty w Czefalu. Także dzwońcie, piszcie na rezerwację, mapa Mixtravel, na mojego vloga.
ponieważ bez problemu znajdę Wam tu zawsze jakąś fajną miejscówę. I myślę, że jeśli chodzi o nas Sycylię, to jest drogie i to jest miejsce razem i drogie i niedrogie, także, ale jest położone genialnie po środku, także bardzo fajne miejsce, żeby zacząć wakacje na Sycylii. Zobaczcie, na przykład to jest jeden z moich ulubionych barów w tym hotelu, w którym jadłem lody, espresso sobie. Proszę, Victoria Palace. Idziemy do przodu, zobaczcie, tak wygląda promenada. Ja teraz troszkę się na spokojnie odwrócę. Ciągle idę właśnie tą promenadą, która idzie cały czas od plaży do mojego hotelu Santa Lucia. To taka, że powiem, główna promenada właśnie Cefalu. Bardzo przyjemnie. Ja akurat nie, słuchajcie, nie miałem czasu na dyskotekę, jakiś bar, imprezy w Cefalu, ale podobno są tutaj na górze. Pani tutaj, jak zobaczycie, teraz kamerę odwracam, tam gdzieś jest. Macie też oczywiście możliwość potrenowania sobie, rozskakania. Zobaczcie, macie takie fajne różne, o, widzicie, gąbki, nie gąbki, rozskakania. O, możecie sobie tak poświrować, słuchajcie, tak olo troszeczkę, poskakać tutaj, o, i poświczyć, tak? No, także, jak widzicie, Cefalu naprawdę jest cudowne. Klimat italiański, włoski, sycylijski. Proszę. Macie sobą pieska przywieźć, jak będziecie autem tutaj. Kochani, większość turystów, jeśli chodzi o Sycylię, dociera tutaj samolotem. Ale też oczywiście są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj promami swoim autem, więc to jest w ogóle rewelacja. Co jakiś czas tutaj są takie tarasy przepiękne, możecie sobie tutaj stanąć, zobaczyć, jak tutaj fantastycznie to wszystko wygląda. Zobaczcie, za mną słynne Cefalu, plaże Cefalu w czasie pogody tak zwanej sztormowej, ale mimo wszystko jest 30 stopni, morze tereńskie ciepłe, także bosko. Teraz Wam przedstawiam mój ulubiony bar plażowy, który się nazywa Beach Club do Chichi. Tutaj, kochani, płacił 10 euro za umbrelę, polecam, rewelacja. Proszę. Kochani, w tym ujęciu o vlogu, o jedzonku, o plażach w Cefalu pożegnam Was. Zobaczę piękne ujęcia. Dziękuję Wam za rekomendacje, klikajcie, subskrypcje. Kocham Was, Wasz Olo ruszył na jesień trochę na wakacje i przy okazji Wam sprzedał parę pomysłów na wakacje w Cefalu czy w Italii, na Sycylii. Zapraszam do następnych odcinków i zobaczę jeszcze parę ujęć na przepiękne plaże w Cefalu.